Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, amerykański gubernator z Nowego Jorku, Andrew Cuomo, zostaje zlikwidowany. Jego imię, nazwisko zostaje usuwane z amerykańskiej encyklopedii komunistów. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No tak jak za Stalina było tak, że nowe encyklopedie, no to te zdjęcia były retuszowane, zmieniane. To teraz Akademia Międzynarodowa Akademia Nagród Emmy zabrała mu nagrodę, która została przyznana 9 miesięcy. Także co komunista da, komuniści dadzą, to komuniści zabiorą. Schlebianie i całowanie tyłka Andrew Cuomo było po prostu tak obciachowe i tak widoczne w środkach masowego przekazu, że to aż po prostu jest trudne do uwierzenia. Co prasa, telewizja, internet, dziennikarze robią. No dzisiaj już nie ma dziennikarzy, już dzisiaj nie ma prasa i telewizja, no to miała być czwarta, powiedzmy, władza, czy prokurator, czy opinia społeczna. No w każdym bądź razie praca to miała być po to, żeby pilnować rząd, żeby pilnować biznes, żeby informować ludzi, żeby to wszystko jakoś tak wypośrodkować. No ale teraz niestety wszystkie te instytucje, łącznie z międzynarodowe nagrody Emmy po prostu zeszły na psy, dlatego że w czasie COVID-19, w czasie tej paniki, no to oni dali mu tą nagrodę za mistrzowskie używanie telewizji do tego, aby informować ludność, aby uspokajać ludność, nie tylko w Nowym Jorku, ale na całym świecie. No ciekawe, tak? Jak chce się dać nagrodę, no to zawsze się jakieś znajdzie bzdury. No szczególnie, że Andrew Cuomo, no to znany był z tego, że on tam te kobiety naokoło, no to nie traktował najlepiej. Przepraszam. No i znany był z tego, że był bardzo apodyktyczny, no trudny był gubernator. On już rządził tam 12 lat, zamierzał rządzić następne 4 lata, no ale go załatwili go, wyrzucili go, w zasadzie został oskarżony o napastowanie seksualne. Łachudra opuścił swoją rezydencję. Miał piękną rezydencję, gdzie jego córka nawet, prawie 30-letnia, mieszkała. Miał psa w tej rezydencji, no ale psa wygląda na to, że psa oddał do schroniska dla psów. No i przypuszczalnie ten pies się nazywał Kapitan. No i przypuszczalnie tego psa uśpią. No wszyscy i nawet ci, którzy lobili Cuomo, zrobił niezłą pomyłkę dla tych, którzy kochają psy. No ale dobrą miał fuchę, miał dobrą miejsce do mieszkania. Złożył o emeryturę. On będzie miał około 60 tysięcy emerytury, niezależnie od tego, jakie będą wyroki. Tak, także słodka posadka polityka, słodka posadka bandziora, urzędnika żyjącego z podatków amerykańskich. No to takie życie lewactwa. No i Akademia Emmy, tam gdzie była na tej stronie internetowej, gdzie była cała ta nagroda dla Andrew Cuomo, no to teraz już nie ma całej tej nagrody, tam jest tylko napisane, że jego imię, nazwisko, no i te wszystkie jakieś odnośniki do tego, że on uzyskał nagrodę, zostały no zlikwidowane, no i jest to wszystko wyeliminowane. Międzynarodowa Akademia Emmy już żadnych takich materiałów nie będzie pokazywała. No, czyli takie typowe retuszowanie
retuszowanie komunistycznej historii. No on ogólnie rzecz biorąc, co dał plamę w czasie tego koronawirusa, w czasie tej paniki, no to prasa się do niego łasiła. Ale dlaczego się łasiła? No dlatego się do niego łasiła i klękała przed nim, dlatego że on nawalał na Trumpa. To była jedyna sprawa, silna sprawa, dlatego mu pomagali. A to nie była żadna ta nagroda, to nie była za to, że on coś zrobił dla kultury amerykańskiej. To było wszystko po linii politycznej. Liczba zmarłych w Nowym Jorku to była jedna z najwyższych w kraju. Cała ta ekonomiczna cena tego zamknięcia, no to po prostu była nieprawdopodobna. Teraz się okazało, że za Cuomo 12 tysięcy mniej dzisiaj w zasadzie to było to, że jak rozliczyli ile ludzi umarło w domach dla starszych ludzi, no to dodatkowo wyliczyli 12 tysięcy. On kretyn wypuszczał chorych ze szpitali właśnie do domów starszych. To była jedna wielka afera, ale to już było wiadome, kiedy on dostał tą nagrodę, Emmy nagrodę, no to było już wiadomo o tych zgonach w domach dla starszych ludzi i było znane to, że on po prostu napastował tam kobiety na lewo i prawo. No ale on został wyciągnięty. On został wyciągnięty, był promowany tylko dlatego, że on pluł na Donalda Trumpa, że pluł na Republikanów. Jeden z tych rozmówców w czasie tej ceremonii powiedział, że w najczarniejszych, najciemniejszych dniach pandemii jego twój, no mówił w drugiej osobie, twoje codzienne sprawozdania, twoje codzienne nagrywania na żywo dawały wszystkim nadzieję, uświadamiały nas, objaśniały, wyjaśniały to wszystko, pokazywały prawdę. No i to nie było tak, i to jest dużo lepiej niż to, co było za poprzedniej prezydentury, w czasie prezydentury Trumpa. No Trumpa zawsze chcieli kopać. Trump nic do Nowego Jorku, do Cuomo nie miał, ale jednak lewacy nawalają. Tak, także lizał. To był Billy Crystal. On też łachudra aktor Billy Crystal. On kiedyś był konserwatystą, a teraz to został zdziadziałym liberałem i właśnie takie ślinił się do Andrew Cuomo w ten sposób. No, z nienawiści do Trumpa i z nienawiści do Republikanów. Tacy przebierani, przefarbowani ludzie to właśnie są najgorsze wredne mordy. Między innymi Billy Crystal to jest jedna taka przefardowana morda. Niektórzy również i inny Ben Stiller, no to on grał w filmie Noc w muzeum i grał też w filmie Spotkajmy rodziców, chyba go rozpoznajecie. No to on sobie powiedział, zażartował coś takiego, powiedział, że teraz to Andrew Cuomo będzie miał więcej randek niż będzie miał głosów. No 3 razy był wybrany. No to widać jak wszyscy wiedzieli, co on robi, że on po prostu jest babiarzem i że on bardzo często w tych relacjach damsko-męskich robi to, co nie powinien w swojej pozycji. Tam rozdawał pracę, rozdawał nagrody, szantażował te kobiety i tak dalej. Ta majestatyczność Cuomo, która była budowana sztucznie na
naokoło niego, no to nie zniknęła. Nie zniknęłaby wśród tych dziennikarzy, wśród tych gazet, wśród tych no wszystkich tych lewackich środków przekazu, ale zniknęła dlatego, że poparcie wśród demokratów, normalnych demokratów typu Kennedy'ego, demokratów lat 60., 70., 80., no bo trzeba pamiętać, że dzisiaj nie ma partii demokratów. Dzisiaj jest partia po prostu socjalistów, która przewodzi całej tej lewicowej partii, no a ludzie głosują. Ludzie z jakiegoś przekonania, z powodu nie chcą głosować na konserwatystów, na republikanów, no i zostali wyrolowani. Między innymi właśnie z Andrew Cuomo i Akademia zabrała tą nagrodę tylko dlatego, że zobaczyła, że demokraci sprzeciwiają się zachowaniu takiego jak ona. Całe te wszystkie elity amerykańskie, wszystkie te elity rozrywkowe, te wszystkie telewizja, gazety, filmy, Hollywood, no to oni się płaszczą przed wszystkimi tymi liberalnymi politykami. Po prostu całują ich po nogach. No a teraz wszyscy ci lewacy starają się udawać, że chcą zrobić go odpowiedzialnym. No nie chcą go zrobić odpowiedzialnym, bo wszystkie te Weinsbergi i te inne Einsteiny robiły to, co robiły. I to jest właśnie to całe te lewactwo. I oni nie chcą w zasadzie, żeby był odpowiedzialny za te swoje działanie, napastowanie seksualne. Całe te lewactwo, wszystko ta sztuczna klika artystów, można powiedzieć, ucieka z własną odpowiedzialnością za to, że źle oceniali, no albo źle mówili, bo to, że oni wiedzieli, kim był Andrew Cuomo, no to po prostu fałszowali, okłamywali, bo większość ludzi wiedziała, to była tajemnica Poliszynela, kim on w zasadzie jest. No i teraz lewactwo się zastanawia się, dlaczego Amerykanie, normalni Amerykanie tracą zaufanie do instytucji, właśnie do takiej sprawy, jak Międzynarodowa Akademia Nagród Emmy. No, to jest następny powód, że trzeba głosować, trzeba głosować na normalnych 2022, trzeba głosować na normalnych 2024, trzeba będzie głosować na normalnego prezydenta. Nie dajcie się zwariować, Oszukaństwo lewackie po prostu przekroczyło wszelakie granice. No i teraz jest jedynie co, to potrzebny powrót do normalności. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję. Jeszcze bardziej nie subskrybujesz? Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzin o codziennych powiadomieniach i do następnego codziennego, często monetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych. Przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że głosujecie. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Patrzcie się naokoło, co się dzieje. Patrzcie się, kto chce nas wyrolować. No oszukują. Oni wszyscy oszukują. Lewactwo to nic nie osiąga uczciwie. Lewactwo zawsze osiąga coś oszukaństwem. No ale takie oszukaństwa mają krótkie nóżki. No widać Emmy, nagrody Emmy, no to splunąć już na to tylko można, no bo po prostu robili tylko po linii partyjnej, dawali nagrody po linii partyjnej za jakieś działalności partyjne, a nie za jakąś działalność kulturową czy jakąś życzliwą. Przekaz dla socjalistów w Ameryce. Widzicie, co się dzieje, jeżeli mieszkacie w Nowym Jorku, jeżeli na niego głosowaliście, no to widzicie, jaki to łachudra. Jeżeli mieszkacie w innych stanach, no to popatrzcie się na tych swoich demokratów, co oni reprezentują, co oni robią. No i zacznijcie się zastanawiać, jak głosować w 2022 w wyborach międzyprezydenckim do kongresu. No musi coś się zmienić i na pewno się zmieni. Izba reprezentantów się zmieni, Izba Senatu się zmieni.
Zdrowia dla normalnych.